Kochani, dzisiaj parę słów na temat czterech głównych sfer manipulacji ludźmi. Podzieliłem ten materiał na dwie części, bo jest zbyt długi. Także dzisiaj część pierwsza. I pierwsza sfera manipulacji ludźmi to edukacja. Jaka? Ano. Szkolna. I praktycznie każda w Polsce, i ta podstawowa, i tak zwana wyższa, i obecna w niej tak zwana polityka historyczna. Zamiast prawdy przez duże P, czyli dziejów naszego narodu, polęchickiego narodu, polityka wymyślona przez naszych ciemiężców Niemców i Rosjan. Taka historia. Do dzisiaj, pomimo mijających już kolejnych stu lat od tak zwanego wyzwolenia naszej polęchi, oczywiście w cudzysłowie, nic nie zmieniło się. Doszły jedynie nowe ikony, nowe fakty, bohaterowie, przywódcy, idole, których wspominamy i czcimy, podobnie jak Ukraińcy czy Rosjanie, swoich wymyślonych bohaterów. Sławianie poddawani są od tysiąca lat potężnej indoktrynacji – i prawie z nielicznymi wyjątkami nie protestują. Nadal, jak potulne barany, poddają się biernie zakłamanej ideologii zniekształcającej prawdę o naszych dziejach. Smutne to, ale prawdziwe. Co zatem w zamian? Jak bronić siebie i dzieci? Pozostaje nam tak naprawdę wyłącznie edukacja domowa. Kształcenie domowe, poznawanie i pokazywanie naszym dzieciom, czym jest prawo naturalne, nie ma innej drogi. Bez prawdy w naszym życiu kolejne pokolenia staną się niewolnikami we własnym kraju. Jeżeli oczywiście przetrwamy jako Polska, Polęchia, już teraz dla wielu naszych rodaków ważniejsza jest tak zwana Unia Europejska. Sztuczny proniemiecki twór służący do zachodnioeuropejskiej ekspansji politycznej, gospodarczej i kulturalno-obyczajowej. Już teraz słowa patriotyzm, niezawisłość, wolność dla wielu osób w Polsce są pustymi hasłami. Jeżeli nie zatrzymamy procesu wynaradawiania sławian, skończymy jako tak zwani Europejczycy. Co nic nie znaczy, albo znaczy tyle, ile chcą ci, którzy tworzą ten projekt i kształtując go według wymyślonych, chorych wzorców, kształtują nowego Europejczyka. Jak wygląda współczesna Europa, wie każdy, kto tam pomieszkał chociaż parę miesięcy i doświadczył tej antykultury służącej wyłącznie hedonizmowi i konsumpcji. Tej chorej, lewackiej antykultury, będącej zaprzeczeniem życia. Jak będzie wyglądała edukacja, zależy od nas samych, od naszej zbiorowej świadomości, że tylko samodzielne, domowe edukowanie naszych dzieci ma sens i przyszłość. Drugą sferą manipulacji jest medycyna jaka? A no oczywiście rok kefelerowska, czyli chemiczna. Wielki fałsz, ogromne kłamstwo, gigantyczne oszustwo. Wprowadzone na ogromną skalę w Polsce na początku lat 90. XX wieku. I rozwinięte do granic absurdu po wejściu naszego kraju w struktury Unii Europejskiej, w które niestety uwierzyło miliony naszych rodaków. I poddało się chemioterapii, naświetlaniom, brachiterapii, kuracjom, tak zwanym biologicznym, które są czysto chemicznymi, czy innymi sterydowymi kuracjami, antybiotokowymi kuracjami oraz wszelkimi inwazyjnymi metodami diagnostycznymi, tak zwanymi leczniczymi, których konsekwencje widać gołym okiem. Polachi. Polacy, zwłaszcza ci na emeryturach, stają się do innymi krowami dla całego systemu oszukańczej służby zdrowia. Oczywiście nie mówię tutaj o ratowaniu przez tą służbę życia w nagłych przypadkach, w których współczesne metody diagnostyczne i naprawcze mogą i powinny być używane. Mówię o medycynie zachowawczej, a przede wszystkim o profilaktyce, której praktycznie brak. Zamiast nazywać Prozdrowotny, chory system opieki społecznej służbą zdrowia, powinniśmy go nazwać systemową służbą, chorobą i śmierci. Bo to choroby są nazywane tak przez setki wyspecjalizowanych lękarzy tutaj najważniejsze, a nie ludzie. To choroby urastają do roli bohaterów. Od tysięcy lat wiadomo, że jeżeli człowiek czy zwierzę jest chore. To chory jest cały człowiek i całe zwierzę, a nie jego część. Powinniśmy pomagać, wspierać całego człowieka, ani jego głowę, nogę czy serce. Ale wymyślono lekarskie specjalizacje i mamy co mamy. Czyli antysystem prozdrowotny, system antyzdrowia. Co możemy zaproponować w zamian? Ano, naturalne metody przywracania homeostazy organizmu człowieka i naszych braci mniejszych. Jest ich wiele. Przetrwały zwłaszcza w kulturze chińskiej, gdzie macki rodzice kefelerowskiej medycyny nie sięgnęły, ale również w Syberii, Ameryce Środkowej i Południowej, czy w Oceanii. Reszta naszego świata jest już opanowana przez wielkie koncerny których budżety są większe od budżetów państw. To one wpływają na polityków, to one korumpują lękarzy, którzy służą im do wypisywania recept, a nie do pomagania ludziom. To one wpływają na programy wyższych uczelni medycznych, praktycznie oprócz Kini Rosji na całym świecie. Tylko medycyna naturalna może nam pomóc w utrzymaniu w zdrowiu naszego ciała i psychę. W długim okresie naszego życia. Niechemiczne specyfiki, które działają szybko i krótko, i których skutki uboczne widać w postaci całej gamy nowych chorób, którym osłabione chemią systemy odpornościowe naszych rodaków nie są w stanie się przeciwstawić. Dlatego szukajmy informacji o naturalnych specyfikach, których coraz więcej mamy, na przykład w necie. Szukajmy, znajdujmy i stosujmy. To, co zdrowe, to, co naturalne. Za chwilę druga część. Dziękuję Wam za uwagę, Wedamir.